Marek, dzień dobry Państwu. Gościem poranka w Silesia 24 jest pani Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu, polityk Nowoczesnej. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jest Pani rozczarowana polityką? No, gdybym była rozczarowana, to nie byłabym w polityce. Ja ciągle aktywnie działam i ciągle mam plany, ciągle mam zamierzenia. Pytam Panią o to dlatego, że kiedy powstawała Nowoczesna, to ona miała być antytezą dla Platformy, a jest przystawką. Nie, nie. Zjadaną powolutku. Nie użyłabym takiego określenia antytezą i na pewno nie użyłabym sformułowania zjadana przez Platformę. To jak Pani by to nazwała teraz? My powstaliśmy w formule protestu tak zwanej ciepłej wody w kranie, czyli nie zgadzaliśmy się na pewne działania ówczesnych rządzących, chcąc je realizować inaczej. Ale czas także po drugiej stronie czyni przemyślenia, czyli wyciąganie wniosków, pozwala na wyciąganie wniosków z tego, co zrobiło się dobrze, co trzeba poprawić. I dzisiaj potrafimy znaleźć wspólne tematy, w których się zgadzamy, w których mamy podobne lub takie same postulaty, programy. I stąd też koalicja na te wybory, Koalicja Obywatelska, która sprawdziła się, zapewne Państwo pamiętają, w wyborach samorządowych, pokazała, że dobrze działać w koalicji europejskiej. I teraz mamy koalicję na czas wyborów parlamentarnych, a wspólne działanie w klubie łatwiej pozwala funkcjonować bez potrzeby zwoływania oddzielnych klubów, gdzie przegadujemy tematy. Nie, to prawda, to tylko razem w grudniu działanie. 2016 roku Nowoczesna była numerem 2 w Sejmie, w notowaniach oczywiście, a na końcu tego procesu to jednak Platforma wsysa was, a nie wynik. To prawda, że na początku rzeczywiście mieliśmy wielkie notowania, ale może też dlatego, że coś nowego zawsze wzbudza zainteresowanie. Proszę zobaczyć na powstające nowe ugrupowania. To gdzieś bonus za powstanie. A potem przychodzi no, ta codzienność, która czyni przyzwyczajenia już do tych działających dłużej, większych. No stąd pewnie te efekty gdzieś po drodze, także popełnione błędy, no, które kosztują. Dzisiaj to trzeba wyciągać wnioski i no, czynić no i będzie działania, się które, Nowoczesna jeszcze, czy już nie będzie Pani? Które, ale jak na początku mnie Pan przedstawił? No, na początku tak, pytam, co będzie jesienią. Mam nadzieję, że tworząc koalicję, zresztą koalicje podobają się wyborcom, lubią koalicję, bo uważają, że w ten sposób jest formuła na szersze działanie, że osiągniemy dobry wynik, że ja zawsze będę wierzyć, że wygramy wybory. Panie marszałek, bez względu na sondaże, no bo dzisiaj sondaże są takie, a nie inne. Dziś trudno w to wierzyć, o. Ale polityka to nie jest kwestia wiary, tylko praktyki. Niech Pani mi powie, na Pani ogląd, dlaczego w Polsce nie udaje się odświeżenie sceny politycznej? To jest coraz większy beton i wygląda na to, że jesienią będzie dwupartyjny. Myślę, że ludzie przyzwyczajają się do pewnej formuły. Nawet jeżeli na początku dają bonus nowo powstającym partiom, to potem przychodzi jakieś przyzwyczajenie do tego, co już jest, bo to jest znane, bo to już funkcjonuje od dłuższego czasu. Te partie też mają doświadczenie polityczne, które niewątpliwie jest istotne w takiej działalności. Ale ja mam nadzieję, że czas na tworzenie nowych ugrupowań zawsze będzie i ta przestrzeń zawsze będzie istniała. Koalicja też jest taką formułą nowego działania, bo skupia gdzieś w sobie różne podmioty o różnych poglądach. Przecież te partie polityczne nie są w każdym punkcie idealne, idealnie pasujące do siebie. W związku z tym to też jest dopracowywanie wzajemnych programów, sposobu działania, więc stworzenie gdzieś też nowej formuły, a koalicje, czy to na wybory samorządowe, czy wybory do Parlamentu Europejskiego, pokazały, że właśnie koalicja znajduje gdzieś tą swoją formułę do działania. I tylko Zjednoczona Prawica, która też składa się chyba z trzech, no właśnie, trzech podmiotów, mamy przykład, ma tak minimalne różnice, że sięga po 40 kilka procent poparcia. Ale proszę zobaczyć, jaka jest tam formuła. No, nam się zarzuca to tworzenie koalicji, mówi się o zjadaniu Nowoczesnej, chociaż ja naprawdę jestem temu przeciwna i uważam, że to jest niesprawiedliwe. Tam startuje Niech się... Pani to schetynie powie. Tam się startuje, ale czy słyszał Pan kiedykolwiek z jego ust o takiej formule? Absolutnie nie. Natomiast proszę zobaczyć, jak jest po stronie rządzących. Oni też mają porozumienie, ale startować trzeba z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Sprawiedliwości. Tam nie ma koalicji takiej zewnętrznej. Start jest z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pani marszałek, profesor Marek Migalski kojarzy pani z całą pewnością. Tak, oczywiście. Oświadczył niedawno, że Polacy to są konserwatywni socjaliści. Jeśli ma rację, to nie macie szans. No ja mam nadzieję, że przestrzeń jest dla różnych poglądów i że są także w Polsce centrowi wyborcy, liberalni wyborcy, więc myślę, że tego tak nie można klasyfikować i jedynie w tym kierunku wytyczać. Rzecz w tym, że jest ich więcej po prostu tych konserwatywnych socjalistów. Ja myślę, że w gruncie rzeczy Polacy są liberalni. To nie chodzi o to, o skrajności, tak? Bo tu zawsze jest mniejsza liczba zwolenników, ale o ten środek, czyli liberalnego, tolerującego poglądy innych, także odmienność drugiego człowieka, że to jest. I że tak naprawdę przeciętny Polak jest w swoich poglądach liberalny. Panie marszałek, to jaka może być w tej chwili tych liberałów strategia na wygrane wybory? Bo strategia waszych przeciwników jest między innymi taka, trzynastka dla emerytów będzie co roku. Tylko pod warunkiem, że na nas zagłosujecie, tak? Czyli to jest takie szantażowanie wyborcy. A tam szantażowanie, jak zagłosujecie, to dostaniecie, chociaż wcale nie ma pewności, że tak będzie, bo budżet nie jest z gumy. Ale jak dotąd PiS obiecuje i spełnia. No tak, no ale to jest takie trochę, ja gdzieś ktoś kiedyś wyliczył, że w tych ciągu 3 lat 34 różnego rodzaju danin, opłat i podatków. O tyle zwiększono nasze obciążenia. No to jest takie trochę przekładanie z jednej kieszeni do drugiej. Daliśmy wam. To nie jest prawda, to jest ciągle z naszych podatków, to jest ciągle z naszych wypracowanych pieniędzy. Budżet nie jest z gumy, a mówienie, że wszystko pokryje się z... ze szczelnego VAT-u. Ze szczelnego VAT-u, no nie jest możliwe, ja wiem, bo to z wyliczenia matematycznego strategię nie jest możliwe. Dopytajmy o waszą strategię. Jaka ona może być wobec takiej strategii waszych przeciwników? No chociażby w moim przypadku, ponieważ ja jestem prawnikiem i zajmuję się tą dziedziną. Teraz w środę mam konferencję. Tutaj w Zagłębiu. Chciałem dopytać o to. Za chwilę, ale okej, skoro już tu jesteśmy. Tutaj w Zagłębiu nowy wymiar sprawiedliwości. O nowy wymiar sprawiedliwości minister Ziobro zadbał. Nazywa to pan nowym wymiarem sprawiedliwości? Ja absolutnie nie. Ja absolutnie nie. Kto ze słuchaczy, czy w ogóle z Polaków powie, że skróciły się kolejki? Kto powie, że w dzisiejszych czasach sądy oceniane są coraz bardziej pozytywnie. A nieważne, bandzior z pudła nie wyjdzie, pani marszałek, to jest ważne. Ale wyjdzie, wyjdzie, bo proszę zobaczyć, co wydarzyło się w Gdańsku. Sprawca przestępstwa przez cały czas mówił, że został skazany na zbyt wysoką karę. Żaden proces resocjalizacji wychodzi, mimo ostrzeżenia matki, która mówi o tym, że jest niezadowolony, wyraża negatywne opinie, nie podjęto żadnych działań i czym to się kończy? Ale bo zmianę dopiero pan prezydent musi podpisać, ona dopiero będzie wchodziła w życie. Mówi pan o niedawno uchwalonym kodeksie karnym? No jego noweli. Ale wszyscy, znaczy większość prawników ocenia tą ustawę jako bubel prawny. Ale to nie za chwilę. Pani marszałek, tym chcecie wygrać wybory? Także tym. Także mówieniem o tym, jak trzeba zmieniać wymiar sprawiedliwości, jak działać w zakresie ochrony zdrowia. No przecież kolejki u lekarza wcale się nie poprawiły. Wszyscy mówimy, jak długo trzeba czekać na SOR-ze, żeby zostać przyjętym do lekarza. Dzisiaj zapowiada się różnego rodzaju karteczki, zieloną, czerwoną, pomarańczową i jaką tam jeszcze, tylko jak to się zmieni, jak nie wprowadza się żadnych nowych środków finansowych, które pozwolą rzeczywiście zmienić sytuację, no dobrze, w ochronie zdrowia. Jeżeli założymy, a szkolnictwo, a edukacja, to przecież wrzesień za pasem. 2 roczniki idą do szkół średnich. Proszę mi powiedzieć, jak ich zmieścić. Ja pani powiem, jak je zmieścić. Wyprawką dla ucznia. 300 zł na głowę. No ale ten uczeń będzie musiał iść do szkoły. Nieważne, i tam przelew będzie... jest przelew. No ale nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat pieniędzy. Ale możemy, bo także patrzymy przez pryzmat tego, że uczeń będzie musiał wybrać nie tą szkołę, którą chciał, tylko w tej, której zostanie wolne miejsce, bo podwójny rocznik spowoduje, ja że wiem, brak pani, nie ławek, pani marszałek, tylko brak to jest nie rzecz przyszła i niepewna, ławkach. A ja muszę panią zapytać, czy miesiąc po wyborach europejskich to już nie jest dość czasu, żeby coś z siebie wyrzucić i pokazać Polakom, bo tego czasu jest coraz mniej do No ale jeszcze raz powiem, ja mam
w środę, 26 konferencję Nowy Wymiar Sprawiedliwości. Ale ja pytam o ten twór, który będzie szedł do wyborów. Ale proszę zobaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość też mówi o tym, że dopiero ogłosi ten program na wybory październikowe. Nie muszą ogłaszać, mają ten z zeszłego roku i też będzie działał. No ale czy powtarzaniem tych samych haseł to jest budowanie nowego programu na kolejne 4 lata? No przecież to 500+ zostało już zrealizowane. I ciągle więc jest fajne. Jaki będzie program na kolejne 4 lata? No nie da się budować programu na kolejne 4 lata powtarzaniem tego, co się zrobiło. Chcemy usłyszeć, co zaproponują na kolejną kadencję, a nie mówienie o tym, że 500+, że wyprawka, jak pan wcześniej powiedział, bo to już zostało zrealizowane. A my mówimy o perspektywie, która nas dla czeka. Emerytów co roku. Tylko z czego? Proszę powiedzieć, z jakich pieniędzy, jak u nas inwestycje niestety nie idą w takim tempie, jak nawet zapowiadane przez obecny rząd. Niestety przedsiębiorcy mali i średni krajowi nie inwestują w sposób, który zapewni rozwój gospodarczy nie tylko na czas kryzysu, ale także w obecnej sytuacji. I nie ma motywacji, bo przedsiębiorcy nie tylko zagraniczni, ale i krajowi boją się niepewności prawa. Pani marszałek, nie żałuje pani dziś trochę, że pani jednak nie startowała do Brukseli? Ja oczywiście zastanawiałam się nad takim startem, jak każdy. To pamiętamy. Natomiast po rozmowach i to także z jak gdyby ludźmi zajmującymi się prawem, doszłam do wniosku, słuchając, co mają do powiedzenia, że rzeczywiście tutaj w wymiarze sprawiedliwości jest dużo do zrobienia. A trzeba do Sejmu trafić najpierw. A to różnie może być. No, ale to nie jest kwestia spekulacji, panie redaktorze, tylko przekonania tego, co się chce robić. Czyli 5 lat świętego spokoju w Brukseli to nie była wystarczająca ale pokusa. Ale to ja nie, panie redaktorze, proszę państwa, ja nie poszłam do polityki, żeby mieć święty spokój. Bo ja przez lata wykonywałam swój zawód, zawsze byłam sędzią i gdzieś w pewnym momencie zrezygnowałam, żeby zająć się tworzeniem prawa, zmianami, które pozwolą zarówno na tworzenie prawa, które jest... Ja nie powiem, że zrozumiałe dla każdego, bo to nie o to chodzi. Mamy prawników, którzy nam wytłumaczą, ale na bazie przepisu, który jest tak napisany, mogą nam w sposób zrozumiały dla osoby, która nie jest prawnikiem, bo nie wszyscy są prawnikami, zrozumieć, o co w tym przepisie chodzi, o sens tego przepisu, to po pierwsze. A poza tym, pracując cały czas w wymiarze sprawiedliwości, no od środka niejako wiem, no bo mam też swoje doświadczenie po latach, co trzeba zmienić, jak sprawić, żeby wymiar sprawiedliwości był otwarty, by sądy i prokuratury były bliżej obywatela. Wyrzucić z palestry i ze stanu sędziowskiego skorumpowanych postkomunistycznych sędziów, tego oczekuje to społeczeństwo. Ja bym chciała, panie redaktorze, żeby ministerstwo nam pokazało, ile to postępowań dyscyplinarnych toczy, wszczęło nowych i toczy je przeciwko sędziom i prokuratorom. Ilu tych skorumpowanych sędziów złapano i skazano. No przecież dzisiaj rządzący mają już pozmienianą prokuraturę, a i w sądach zmiany personalne nastąpiły. Proszę mi powiedzieć, gdzie słyszymy w mediach, gdzie państwo słyszą w mediach o tych postępowaniach przeciwko skorumpowanym sędziom. Druga kadencja się zacznie wkrótce, może wtedy. Dobrze, pani marszałek, no, muszę na koniec zapytać. 3 lata to długi okres czasu, żeby takie postępowanie wszcząć, przeprowadzić, nawet zakończyć. Czy pani liczy na to, że pan prezydent zawetuje nowy kodeks tak, karny? Tak, liczę na to, że pan prezydent zawetuje kodeks. A to, że jeszcze nie podpisał, to pani zdaniem jest taka przesłanka? Pan prezydent czasami czeka do końca tego czasu, który ma na podpisanie i podpisuje potem ustawę, ale tu mam nadzieję, że jej nie podpisze, bo to nie są dobre zmiany. To jest takie trochę mówienie, że przez zaostrzenie kary poprawi się sytuację. Tylko po pierwsze, od ponad 10 lat przestępczość w Polsce spada. Te najgorsze, najbardziej spektakularne przestępstwa to zaledwie 2% wszystkich przestępstw. I sama surowość kary
nie wyeliminuje przestępczości. Przecież dzisiaj mamy przepisy, a mimo to przestępstwa Pani się marszałek, zdarzają. Też mnie tego na studiach uczyli. Myślę, że pana ministra Ziobro też, ale nie wszyscy o tym pamiętają. Musimy zamykać to spotkanie. Naprawdę już jest koniec. A ja myślałam, że jeszcze minut, jest tyle tematów. Masa czasu. Że jeszcze porozmawiamy. Naprawdę, a jeszcze będzie okazja, mam nadzieję, że pani powie. Ale powiem tylko jeszcze o jednym. Proszę sobie zważyć sytuację. Tam jest wprowadzone dożywocie bez możliwości wcześniejszego, przedterminowego zwolnienia. To jest tak naprawdę obejście zakazu kary śmierci. Pani marszałek, niech bandzior zgnie w więzieniu. Takie jest oczekiwanie tym, społeczne. Poza tym my jesteśmy państwem cywilizowanym i każdemu trzeba dać szansę poprzez proces resocjalizacji. Musimy tu postawić kropkę, ale to jest bardzo dobra puenta i świetny apel na koniec. Marszałek dziękuję bardzo. Barbara Dolniak była naszym gościem. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.